Proszę państwa, dzisiaj wilk zjadł szarego kapturka. Witamy was serdecznie. Kolejne antidotum. Słuchajcie, dostałem taką piękną czapkę. Nie witka, ale już jest witka. Już jest witka czapka. Czapka w wilka. Zobaczcie, jaki jest z profilu, jaki ładny wilk. No, tylko trochę ciepło jest. O jacie. Ale jest super. I kochani, czas antidotum kolejny zacząć, więc zaczynamy. Dzisiaj jest już kolejny środa. Dzień, czyli środa. Cóż z tak piękną środą zrobić? Trzeba przeczytać słowo, które jest na środę. Co wy na to? A w ogóle chcę bardzo podziękować za życzenia. Chcemy podziękować. Jakie wspaniałe. Bo dużo fajnych życzeń nam pożyczyliście. Cudne. To my wam odżyczamy. Tak. Wszelkie dobro razy 10. Co wy na to? Dobry układ, wiedziałem. No, ale piękne, naprawdę cudowne te życzenia. To dzięki wam, dziękujemy. Kochani. I jedziemy, słuchajcie, więc mamy dalej pierwszy list Jana, a kawałeczek dalej pójdzie do, od drugiego rozdziału do trzeciego kawałek. Najmilsi, jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim te nadzieje, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, a nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go, ani Go nie poznał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oczywiście tu się troszkę można wystraszyć, bo ktoś powie, ja tego nie widziałem, to widocznie trwam w grzechu. To nie do końca o to chodzi, ale wiecie co, tak sobie pierwszy raz na to czytanie w ten sposób spojrzałem i cieszę się. Gdy Jan to pisze, to Jan jest tym bezpośrednim świadkiem spotkania z Chrystusem. On bezpośrednio go widział, on go słyszał, on go dotykał, on z nim jadł, on z nim pływał, on z nim 3 lata przebywał, nie? Też widział jego śmierć, tą mękę wcześniej, widział też jego owoce zmartwychwstania, no może nie widział samego momentu, tak, ale jest jednym z tych pierwszych, którzy do grobu dotarli i potem spotkał też Jezusa zmartwychwstałego. Po co to mówię? Chodzi o to, że w Janie już nie ma wątpliwości. Ten Jan, który nam to pisze, jest człowiekiem, który już nie ma wątpliwości co do tego, co pisze. On nie ma domniemywań jakichś, że być może ten Jezus jest Bogiem, że być może to wszystko jest prawdą. Jego wiara jest bez wątpliwości. Już na pewno na tym etapie jego wiara jest bez wątpliwości. Po tym wszystkim, co doświadczy. To jest bardzo ważne. I on teraz pisze do tych, którzy nie są w tej sytuacji. No między innymi my nie jesteśmy w tej sytuacji, bo to jest 2000 lat później, nie? Ale pisał do sobie tam gdzieś współczesnych ludzi, ale pisał do tych, którzy nie spotkali, bo ci, którzy spotkali Jezusa osobiście, to nie mają wątpliwości. Spotkanie z Nim musi dokonać zmiany we mnie i usuwa takie wszelkie wątpliwości. Ja wiem, że On jest, tak? Ale co teraz, kiedy ja nie wiem? I teraz on mówi tak, wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Czyli dlatego nas zachęca w tym słowie, jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy tylko, że będziemy podobni, nie wiemy, jacy będziemy. Tylko weźcie pod uwagę, że On mówiąc, będziemy do Niego podobni, On już wie, co to znaczy. A tak naprawdę za tymi słowami się chowa to, że Jan już jest do Niego podobny. Bo On został tak bardzo przemieniony tym, że On jest, że Jan już nie umie zrobić kroku w tył. Bo to jest niemożliwe, on już nie może się z tego wycofać, więc on już jest podobny. On też i wchodzi w namaszczeniu, chodzi w mocy Ducha Świętego, on chodzi w nauczaniu Jezusa Chrystusa w sposób praktyczny. Wiadomo, to jeszcze nie jest to ciało też uwielbione po zmartwychwstaniu, to on jeszcze to pisze w tej opcji tutaj ziemskiej, ale jako człowiek wewnętrzny on już jest tym nowym Janem, nie? On już jest podobny do Chrystusa i każdy, kto zna wtedy Jana,
to już umie sobie wyobrazić, jaki jest Jezus, umie wyobrazić, zrozumieć, poznać Jezusa poprzez Jana. Zresztą takie jest zadanie każdego ucznia Jezusa, żeby poprzez moje życie inni poznawali Boga, nie? I teraz on mówi, jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy, czyli jeszcze każdy z nas musi jakąś pracę wykonać. Każdy zaś, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Każdy, kto grzeszy, pokazuje znowu te dwie drogi. I to nie chodzi o to, że Janowi nie zdarzyło się zgrzeszyć. Zdarzyło się. Chodzi o to, żeby nie na tym grzechu się koncentrować, tylko na tym dobru. Nie? Więc on mówi, każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, w nim, w Jezusie tą nadzieję, uświęca się podobnie, jak on jest święty. Więc jeżeli wybierasz to Jezusowe, to wszystko, co jest Jezusowe, wybierasz Jego Słowo, wybierasz Jego Ewangelię, wybierasz służbę Mu, wybierasz wolę Bożą na swoje życie, mówisz, Boże, ja świadomie wybieram Twoją wolę, no to co? No to uświęca się podobnie, jak on jest święty, bo upodabnia się do Boga. I taki jest sens tych słów, które nam tutaj dzisiaj święty Jan zostawia, tylko też tutaj musimy widzieć, bo tu jest tak, czekajcie, wie, a nie ma ostatniego wersetu, bo jeszcze siódmy powinien być, żeby wszystko było jasne, jest tylko do szóstego, tak? Dozuje nam. Wiecie, że on się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy. Teraz to słowo, ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy, chodzi o to, że nie jest nastawiony na to, żeby grzeszyć. Nie jest nastawiony. To w sensie, ja nawet widzę po sobie, że jeżeli jest jakiś moment refleksji, że o, mogę zgrzeszyć, bo teraz coś się wydarzy, takiego, że nie, że to jest na przykład nerw, który jest spowodowany czymś zewnętrznym i puściły nerwy, tylko kiedy jest czas na zastanowienie, żeby jakąś decyzję podejmować, no to widzę, że przez względu na Niego, ze względu na Boga, mówię, ja nie chcę wybrać decyzji złej. Może być pokusa do złego, ale mówię, ja nie chcę pójść za pokusą, bo ja wybieram to, co jest Boże, bo ja chcę to, co Boże. A oczywiście, jeżeli się zdarzy ten grzech, to mamy pośrednika, mamy tego, który to pokonał. Dlatego tak istotnym jest dzisiaj w chrześcijaństwie, żeby nie już się znowuż koncentrować na grzechu i myśleć o tym, bo jak myślimy o błocie, to znaczy, że patrzymy na błoto, to jesteśmy w tym błocie. Tylko chodzi Bogu o to, żebyśmy patrzyli na to, kim możemy się stać, żeby cały czas patrzeć z nadzieją w przód, żeby cały czas patrzeć do przodu. Ja jeszcze nie żyję pełnią tego, czym bym mógł. I to jest coś, co mnie zachęca do nieustannego rozwoju w Bogu oczywiście, nie? I to też ktoś ostatnio fajnie powiedział, to nie znaczy, że muszę robić więcej. Ktoś mi nawet to wysłał, nie pamiętam, kto to był. Nie? Że tak to jest takie odkrycie, że ja nie muszę robić więcej. Nie. Ja mogę robić mniej, ale z Nim. I to będzie miało większy efekt. Nie? Że ja po ludzku mogę się zajechać i to nie przyniesie żadnego dobrego efektu, jak się zajadę. Nie o to Bogu chodzi, ale gdy wszystko będę robił z Nim, będę zaczynał od Niego i kończył na Nim, to tak naprawdę Pan za mnie tego wszystkiego dokona, nie? No ale kiedy tak będzie? Kiedy będę świadomie wybierał Jego, a nie grzech. Po prostu o to chodzi, nie? Więc jeżeli dzisiaj ja trwam w jakimś stałym grzechu, to ważne, żeby przed Bogiem powiedzieć, ja nie chcę. Czy to jest nauk, czy to jest jakaś tam inna rzecz, ja nie wiem, nie znam życia, nie oczywiście waszego, ale cokolwiek by to nie było, złe myślenie, to powiedzieć, Panie Boże, jeżeli ja źle myślę, to wyprostuj moje myślenie. Jeżeli ja źle czynię, to wyprostuj moje czynienie tam, gdzie ja nie umiem, nie? Bo czasem jesteśmy nieświadomi, że robimy coś cały czas źle i idziemy niestety cały czas w niewłaściwą stronę i przynosi to niewłaściwe owoce. To Panie Boże, skoryguj. Taka ta pokorna postawa. Ja po prostu wybieram, Panie, Ciebie. No i tu tak fajnie, że na początku on pisze, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Rzeczywiście. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. To jest to, dlaczego możesz być w świecie niezrozumiany. Myśmy dzisiaj z Markiem siedzieli w takim miejscu, moim przyjacielem. Markiem rozmawialiśmy sobie, jego syn miał zajęcia, myśmy sobie siedzieli w takim publicznym miejscu. No i fakt, że myśmy się dawno nie widzieli, chcieliśmy sobie porozmawiać, ale to właśnie mówi, Boże, jak tu wielu ludzi nie zna w ogóle Boga, jak to ich życie wygląda. I to widać z zewnątrz, że ich życie nie jest życiem z Bogiem. Widać to na zewnątrz, naprawdę to się rzuca w oczy, nie?
To jest taka myśl, no mogliśmy może ich ewangelizować, ale to nie był czas, to nie była przestrzeń, tam było tak chaotycznie, tak szybko. Nie czułbym tam miejsca na to, szczególnie, że no zaplanowaliśmy ten czas na to, żeby porozmawiać, nie? No właśnie, świat zaś dlatego nas nie zna, czyli nie umie rozpoznać, kim naprawdę jesteśmy, dlatego też nie docenia, dlatego nie szanuje, a wręcz pogardza czasem, tak? Bo nie poznał Jego, ale Jan dzisiaj ci przypomina, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale jak widać nie tylko nazwani, bo mówi dalej po przecinku, i rzeczywiście nimi jesteśmy. A skoro jestem dzieckiem Boga, to żyjmy jak dziecko Boga. Amen. Amen. Dzisiaj dalej jesteśmy w psalmie 98. Ten sam psalm, który był wczoraj. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu. Na oczach Pana, Króla, się radujcie. Dalej potwierdzam to, że ten psalm jest tak piękny i jest taki bardzo uwielbieniowy. I myślę, że właśnie, no też jesteśmy w tej radości przeżywania, świętowania Bożego Narodzenia, przyjścia Zbawiciela na świat, czas realizacji planów Ojca. I Bóg jest godzien, aby właśnie Go wielbić, aby zająć się uwielbieniem, żeby tak na poważnie zająć się tym, żeby codziennie oddawać chwałę Bogu. Wiecie, i gdyby ten psalm miał być codziennie, ten 98, to ja wierzę w to, że Duch Święty oświeciłby mnie tak, żebym codziennie odkrywała coś nowego o Bogu. Dlatego, że Bóg jest nieograniczony. Ja tak, Bóg nie. Duch Święty też może właśnie w nowy sposób pokazywać codziennie to słowo inaczej. To, co mnie dotyka, to jest połączone z pierwszym czytaniem właśnie, gdzie Bóg pokazuje nam, kim my się jeszcze w Nim możemy stać. Dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie wiemy, kim będziemy i kim możemy się stać. I to jest ciągle do przodu. I tak naprawdę wszystkiego dokonuje Bóg. To mnie w tym psalmie dzisiaj bardzo dotyka to, że wszystkiego dokonuje Bóg, bo i zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego, tak? Bo to On uczynił te cuda, po których był uwielbiany, oddawano Mu chwałę. I dzisiaj też jest dzień, wczoraj mówiliśmy o cudach, a dzisiaj też jest dzień, w którym Pan będzie czynił cuda w Twoim życiu. Więc uwielbiaj Boga, oddawaj Mu chwałę, doświadczaj Go zwycięstwa, tego, że On jest potężny i wielki, ale też uwielbiaj Go. I dalej się dzieje tutaj taka wielka rzecz. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. My się staramy, my pracujemy, chcemy poszerzać Królestwo Niebieskie i angażujemy się całymi sobą, tak? Jest w tym całe nasze serce, nasz czas, nasze życie, nasze małżeństwo. Wszystko zaangażowaliśmy w ewangelizację. Nawet nasze maski. Nasze maski. Takiego wilka ciemnym. Ja dwa wilki. Dziękujemy Marcinowi, który dał nam wilka. Marcinowi. Skępno? Skępno. O, pozdrawiamy Was. I wspólnota Skępna. Ale mów dalej, bo ci przerwa. I tutaj jest napisane, że ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Bóg w swojej wielkości i mocy będzie właśnie poszerzał. Oczywiście będzie nas używać i niech Pan nas używa. My tego chcemy, poddajemy Mu się. Natomiast On sam będzie dokonywał wielkich rzeczy. I już nie chcę się upierać na tym, co ja chcę, czego ja nie chcę, bo gdzieś tam też w sobie z tym walczę. Natomiast chcę, na pewno ten psalm mnie bardzo zachęca do tego, żeby poddać się temu, tej wodzie płynącej, która jest w psalmie pierwszym, żeby się poddać tej mocy Bożej, planom Bożym i jak Bóg chce je przeprowadzić
i wejść w to właśnie, żeby zbawienie zostało rozszerzone po krańce ziemi. I to się stanie, bo Bóg tak mówi. To się stanie, bo wszystkie krańce ziemi ujrzały już zbawienie Boga naszego i to dotrze po te granice, wszystko. I co? A my mamy stanąć w takiej pięknej postawie właśnie tej radości i tego uwielbienia, tego śpiewu. I tutaj ten ostatni werset bardzo mnie dotyka. Przy trąbach, przy głosie rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Na oczach Pana. Właśnie tu i teraz zobacz, że Twoje życie toczy się już na oczach Boga. Naprawdę. Bóg widzi Ciebie, Bóg widzi Twoje życie, Bóg widzi ten dzień, który masz. I nie chodzi tutaj o to, żeby teraz Cię oceniał i mówił na koniec dnia, co Ci nie wyszło, tylko żebyś Ty weszła właśnie w tą postawę radości. Panie, jak ja Ci dziękuję, że dajesz mi czas tego dnia. Ja nie wiem, co dzisiaj jeszcze się wydarzy, ale przychodzi ten dzień. Dzisiaj dużo. Dzisiaj dużo, jutro jeszcze więcej. Także ta właśnie ta postawa takiego radowania się, bycia właśnie tym dzieckiem Bożym przed Panem, przed Królem, przed swoim tatą, przed Ojcem i ta postawa dziecięca też wychodzi tutaj właśnie w tym psalmie, no przepięknie, no naprawdę dziękuję Ci Duchu Święty za to światło na ten psalm i niech Pan będzie w tym uwielbiony, w tym dniu właśnie, a my wszyscy się radujmy. Uraduj się przed Panem Królem. Amen. Amen. No i mamy dzisiaj aklamację też z Jana, z pierwszego. Nie, z Jana, z pierwszego rozdziału, w sensie z Ewangelii Jana. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Mm. To jest taka jedna z absolutnie podstawowych prawd dla ludzi wiary. Chrystus równa się Słowo, a Słowo równa się Chrystus. I dopóki ta prawda nie zamieszka gdzieś głęboko w nas, no to będziemy mieli cały czas problem ze zrozumieniem całości tego planu zbawczego Pana Boga. To właśnie Jezus jest tym Słowem, które się objawiło, Słowem Boga, a to też jest ważne, jak pamiętacie, Bóg wszystko stwarzał Słowem. Rzekł i się stało. To jest takie połączenie czegoś, no Słowo jest czymś takim lotnym dla nas, czymś, co się porusza. Zobaczcie, Słowa nie ma w próżni. W sensie Słowo w próżni nie działa, nie przenosi się. Słowo zapisane możemy przenieść w próżni, ale jak wypowiem coś w próżni, to Słowo nie leci. Dlatego, żeby to Słowo mogło biec dalej, żeby ten Chrystus mógł zarażać świat, to Słowo potrzebuje nośnika, potrzebuje Ciebie i mnie. To my musimy używać swoich słów, żeby to Słowo mogło biec dalej. To jest taka niesamowita w ogóle filozofia Pana Boga, że bo ktoś powie, dlaczego na ziemi tyle rzeczy się nie dzieje, bo Ty tych rzeczy nie robisz, bo nie jesteś nośnikiem tego Słowa, bo nie jesteś nośnikiem dobrej nowiny i dlatego tak wiele dobrych rzeczy się nie wydarza, a mogłoby się wydarzyć, nie? Dlatego to jest też tak ważne dla nas, bo jest zamieszkało między nami, bo Chrystus pomiędzy nami zamieszkał i pokazał nam Słowo Bóg, pokazał nam Boga w sobie, to o tym też było wczoraj. Wszystkim, którzy je przyjęli, czyli tylko tym, którzy je przyjęli, wszystkim, ale którzy je przyjęli. Nie tym, którzy połowicznie przyjęli, którzy nie przyjęli, tylko wszystkim, którzy przyjęli, dało moc. To jest przecinek. Czyli jeżeli przyjmujesz Słowo, to przyjmujesz moc Boga. Oczywiście na ile Słowo przyjmujesz, na tyle przyjmujesz moc Boga. Jak widzimy, zobacz, ile jeszcze nam brakuje, nie? Ale teraz po co dało moc? Aby się stali dziećmi Bożymi. Amen? Czyli dokładnie to, co dzisiaj Jan nam podawał w pierwszym czytaniu, tak? Abyśmy się stali. Więc kluczem do tego stawania się dzieckiem Boga jest poznawanie Jego Słowa. Aby znali Ojca i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. No i mamy teraz kawałek Ewangelii z tego samego rozdziału 29-34. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I zobaczcie, to jest niesamowite. Dopiero co świętowaliśmy narodzenie Pana Jezusa, nie? I już teraz nam dzisiaj daje słowo Kościół, a też Ewangelia Jana, to jest sam początek Ewangelii, to jest pierwszy rozdział dalej. Czyli na samym początku z 21 rozdziałów, już w pierwszym rozdziale pada to stwierdzenie o Jezusie, ta zapowiedź, w sumie prorocza zapowiedź, bo jeszcze tego nie ma, ale ta zapowiedź o tym, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Czyli mamy przyjąć zupełnie inny chrzest. Jest to pięknie to rozdzielenie pokazane, że Jan mówi: ja chrzczę wodą, ale on będzie chrzcił Duchem Świętym. I teraz nasz Kościół nas naucza, że my w tym chrzcie, który my mamy jako katolicy, ten swój taki chrzest, najczęściej jako te Kinder Niespodzianki, nie? To my już otrzymujemy tam wtedy pełnię ducha. Tylko jest pewien problem ewangeliczny, który jest pokazany to w trzech miejscach, znaczy w miejscach w większej ilości, ale trzy punkty tego problemu. Żeby przyjąć chrzest w Duchu Świętym, trzeba spełnić takie trzy podstawowe warunki. Pierwsze to trzeba pragnąć, drugie trzeba prosić, a trzecie trzeba wierzyć. I Kinder Niespodzianka nie spełnia żadnego z nich. I to jest bardzo ważne. Że Duch Święty potrzebuje aktu woli człowieka, żeby mógł w pełni w nim działać. Dlatego wczoraj opowiadaliśmy o tym, czy w ramach fundamentu, czy masz przerobione seminarium Odnowy Wiary, czy kurs Nowe Życie. Bo chodzi o to, że ty musisz być przygotowany i świadomie zdecydowany na przyjęcie Ducha Świętego. I jeżeli jesteś po tym kursie, czy po tym seminarium Odnowy Wiary, to też wiemy, że jak zrobiłeś całość, to jesteś też po wylaniu Ducha Świętego, a ktoś przed tym wylaniem też ci wytłumaczył, że te trzy punkty są potrzebne. Więc przypomnę, pragnąć, prosić i wierzyć. Pragnąć to jest coś po mojej stronie, ja muszę pragnąć, to ja muszę prosić i to ja muszę wierzyć. Nie? I im bardziej zrozumiemy głębię tego, tym bardziej też będziemy umieli się głębiej otwierać na Ducha Świętego. I tutaj zobaczcie, na samym początku, w pierwszym rozdziale Jana, Ewangelii Jana, już jest zaakcentowane, jak wielka różnica będzie dla świata, jaką wielką różnicę zrobi przyjście Pana Jezusa, który nakierowuje właśnie na przyjście Ducha Świętego. I teraz nawet zobaczcie, bliżej końca Ewangelii, w 16 rozdziale, w 7 wersecie, Jezus mówi takie bardzo ważne zdanie: albowiem pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli ja nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie do was. Czyli nakierowuje na to, z kim macie mieć relację. Jezus pokazał, miał relację, jaką miał? Miał doskonałą relację z Duchem Świętym. Skąd to wiemy? Bo od momentu, gdy przyjął Ducha Świętego na siebie właśnie w tym chrzcie, podczas gdy chrzcił go święty Jan Chrzciciel, od tego momentu Jezus zaczyna się poruszać nie tylko w tym, że jest dzieckiem Bożym, ale w pełnym autorytecie dziecka Bożego, porusza się w mocy, a ta moc zmienia rzeczywistość wszędzie tam, gdzie on się pojawia. I on wie, gdzie się ma pojawić, wie, kiedy ma się pojawić i wie, co ma zrobić. Dlaczego? Bo chodzi w pełni objawienia Ducha. I teraz każdy uczeń Chrystusa, który będzie chciał prawdziwie służyć Bogu, prawdziwie otworzyć swoje serce, powie: Panie, uczyń ze mną, co chcesz, tak jak Maryja, uczyń ze mną, co chcesz, to każdy uczeń Chrystusa powinien też dążyć do poruszania się w pełni, czyli dążyć w życiu do tego, żeby pełnić wolę Ojca, a nie wolę swoją, nie? I robić dzieła Boże, a nie robić dzieła dla Boga. I dlatego na przykład my właśnie dzisiaj, jak wy to oglądacie, więc w środę rozpoczynamy tam z ekipą Strefy Mocy,
rozpoczynamy teraz takie trzydniowe rekolekcje, żeby na nowo wsłuchiwać się w głos Pana, aby nam pokazywał, czego On chce, jakiego On chce modelu tej strefy, jak On chce nas prowadzić, co On chce, byśmy robili, a czego chce, byśmy nie robili. Co myśmy dołożyli do tego dzieła, a co jest jego planem, jego pomysłem. Po co? Po to, aby żyć pełniej, po to, aby bardziej poszerzać to, co Bóg złożył w naszych sercach, co składa i zaktualizować to, dopasować do dzisiejszych czasów. Dlatego też Was możemy poprosić, jakbyście mogli jakąś chwilę modlitwy, czy część postu, czy no cokolwiek, czy jakąś Eucharystię oddać w intencji tych trzech dni, bo te trzy dni będą teraz dla nas takie też kluczowe, bo tutaj też wierzę, że zapadną pewne decyzje, no ale najważniejsze jest to, żebyśmy odczytali wolę Boga na strefę 2024. I oczywiście, jeżeli przyszłość, to i przyszłość, nie? I oczywiście jesteśmy też na to otwarci, że jak Bóg powie, ja już nie chcę strefy mocy, to też chcemy być posłuszni woli Boga i chcemy jej nie robić, nie? To nie, że my za wszelką cenę, nie? Tak prywatnie to nawet łatwiej by nam było jej nie robić. Ale to nie nasza wola, a Jego niech się stanie. No, więc kończąc opowieść o tym fragmencie, to ja dzisiaj najbardziej chciałbym Was nakierować na to, co mówi nam tutaj Jan. Ten, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego, spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. To jest ten nowy rodzaj chrztu, nowa jakość chrztu, której my potrzebujemy. To nie ma być zwyczajowe polanie główki dziecka wodą, bo to jest ten chrzest wodny. Zresztą jak czytamy w Dziejach Apostolskich, byli tacy, którzy przeszli tylko chrzest janowy, chrzest wodny, ale potrzebujemy chrztu Duchem Świętym. Dlatego papież Franciszek już od dawna trąbi, apeluje, abyśmy doprowadzali ludzi do chrztu w Duchu Świętym. I jeżeli jesteś, jak to się mówi, odbiorcą antidotum, uczestnikiem antidotum, słuchaczem czy oglądaczem widzę antidotum, to chcę Cię zachęcić, bracie, siostro, a nie masz doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, to szukaj jakiegoś miejsca najbliżej Ciebie, czy najbliżej terminowo dzisiejszego dnia, gdzie będziesz mógł tego doświadczyć. Nasze doświadczenie mówi, albo szukaj seminarium Odnowy Wiary, 8-tygodniowe rekolekcje, albo 3-dniowe zamknięte kurs Nowe Życie. Bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszamy, bo to jest konieczność, bo to jest początek Ewangelii Jana, a już mówi o Jezusie, który chrzci Duchem Świętym. Potrzebujemy tego chrztu. Amen. Amen. Ty zaczynasz w Zakopanem. Tak, ale chyba mówiłem wczoraj, że 30 chyba, nie pamiętam, czy mówiłem, czy nie, w jaki to będzie miesiąc, styczeń, 30 stycznia rozpoczyna się tam u Palotynów, to są krzeptówki, tak? Na krzeptówkach wieczorami, co wtorek tam będzie od 30 stycznia. Jak Bóg pozwoli do tego terminu dożyć, to Was serdecznie zapraszamy. No to co? Pomodlimy się. Panie, wielbię Twoje święte imię. Wielbię Cię, Panie, właśnie w tym doświadczeniu chrztu w Duchu. Ja, Panie, nie zawsze może rozumiem to, do czego Ty nas posyłasz i do czego nas, Panie, zachęcasz, ale wiem, że to ciągle przynosi piękne owoce. I dziękuję Ci, Panie, za to. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, mój Panie, mój Zbawco, mój dawco życia w obfitości. Ja błogosławię, Panie, Twoje święte imię i dziękuję za to, co uczyniłeś, co czynisz i dalej, Panie, czynić chcesz w moim życiu, w naszym życiu. Wywyższam Cię, Panie, i błogosławię. Niech imię Twoje będzie błogosławione, będzie uwielbione i będzie wywyższone. Święty nasz Zbawicielu, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Panie. Wszelka chwała i cześć. I Duchu Święty, daj nam to właśnie chodzenie w Tobie. Też oddaj ten czas rekolekcji ekipy Strefy Mocy, Panie. Niech to będzie czas zasłuchania w Twój głos. Czas, Panie, rozpoznawania Twojej woli dla tego no, bardzo dużego przedsięwzięcia, Panie. Też bardzo trudnego po tej stronie organizacji. Duchu Święty, prowadź nas według zamysłów Ojca. O tak, Panie. Ponieważ jak będziemy też pełnić Twoją wolę, to Ty będziesz, Panie, wszystko zabezpieczał. I my chcemy, Panie, pełnić Twoją wolę. Uwielbiam Cię i wywyższam i oddaję Ci wszelką chwałę. Bądź błogosławiony, Panie.
widzę czerwoną kropkę, pytam Boga, o co chodzi na papierze. Wczoraj były czerwone kolory, dzisiaj czerwona kropka. Ale z tej kropki jakby tak malować, tak on się maluje dalej i dalej. W sumie nie wiem, czy to jest papier, bo to też może być ekran czegoś, ale to jest takie odręczne, to nie jest takie dokładne, komputerowe. Ktoś siedzi nad jakimś projektowaniem czegoś i Bóg mówi, że ja nie wiem, co to jest, ale ktoś siedzi nad, pracuje nad czymś, nie? Nad czymś konkretnym i cały czas to ci nie wychodzi i po prostu cię to denerwuje i czujesz się, jakbyś tylko miał taką czerwoną kropkę, czyli jakiś tam jeden punkcik, ale cała reszta jest dla ciebie po prostu totalnie tajemnicza, nie? I Bóg mówi, ja dzisiaj poprowadzę cię w tym projekcie. Ja ciebie dzisiaj poprowadzę. Chwała ci, Panie. Ja mam obraz taki, że Pan Bóg uzdrowie komuś zęba. Amen. Amen. Ja też widzę trzeci krąg szyjny. Tam coś się dzieje, czy działo. Pan Bóg przychodzi z mocą i uzdrowieniem. Dziękuję ci, Panie. I też widzę problemy ze stawami i to też w głównej mierze dotyczy, czy w dużej mierze dotyczy palców u rąk. I Pan Bóg przychodzi do twoich stawów i je leczy. Chwała ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. I Bożego dnia. I pamiętajcie o modlitwie za nas wszystkich. Żebyśmy byli poddani Duchowi. Amen. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem.